Ada z Rolnik szuka żony Gorzko Omanowskiej. O co poszło? Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka, którzy poznali się dzięki programowi Rolnik szuka żony, są już po ślubie. Ada pokazała sporo zdjęć z samej uroczystości oraz wesela. Jednak na nich nie było widać prowadzącej program Marty Manowskiej. Okazało się, że w tym najważniejszym dla Ady i Michała dniu nie zaszczyciła ich swoją obecnością. Co się stało? Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka są już po ślubie. Uczestnicy 9. edycji programu Rolnik Szuka Żony powiedzieli sobie sakramentalne tak w kościele w Rudkach Kossakach niedaleko Kalinówki 15 lipca 2023 roku. Uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony wyglądali na swoim ślubie jak milion dolarów. Do kościoła pojechali białą karetą. Adrianna Jasiaczek miała na sobie bardzo bogato zdobioną suknię ślubną w perłowym z hiszpańskim dekoltem. Michał Tyszka postawił na modny jasny garnitur w kratę. Czemu Manowskiej nie było na ślubie pary z Rolnik Szuka Żony? Huczna zabawa trwała podobno do samego rana. Bawili się na niej między innymi inni uczestnicy miłosnego programu TVP. Wszystko zorganizowała sama Adrianna, która przybrała nazwisko męża. Choć o uroczystości poinformowała z wyprzedzeniem, na uroczystości ostatecznie zabrakło Manowskiej. Prowadząca Rolnik Szuka Żony zazwyczaj pojawiała się na kolejnych weselach uczestników programu. Była przez nas zaproszona, ale przeprosiła nas i napisała, że jej nie będzie, wyjaśniła Adrianna Tuszka w instagramowej sesji pytań i odpowiedzi. Czemu Manowska nie pojawiła się na ślubie? Kropka. Być może to był jedyny moment, kiedy mogła wyjechać na wakacje na ukochany Hel, bo jeszcze niedawno pracowała na planie Rolnik Szuka Żony. Ale kilka tygodni wcześniej pojawia się na ślubie kościelnym i weselu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego z Rolnik Szuka Żony. Część internautów co prawda była zawiedziona postawą Marty Manowskiej, ale Michał I i Adrianna, przynajmniej oficjalnie, nie mieli do niej o to żalu.